Dzień dobry Państwa, witam wszystkich serdecznie. Otwieram obrady 6. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Odczytam klauzulę RODO. Wszystkich uczestników obrad sesji informuję, że obrady Rady Powiatu Bartoszyckiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informacje tę podaję, wypełniając dyspozycję artykułu 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenia o ochronie danych. Witam serdecznie Wysoką Radę na czele z zarządem. Witam serdecznie panią starostę Elżbietę Zabłocką i pana wicestarostę Pawła Wójcika. Uciekło mi nazwisko, bardzo przepraszam. Sprawdzimy kworum. Bardzo proszę. Czy już jestem? Nasz monitor nie działa. To ja nie wiem, czy ja się włączę. Dobrze, jestem włączony. Dobrze. Dobrze, czyli kworum mamy. Tak? Czy już jest? Bo niestety nie widzę. Nie może. Tak? Dobrze, dziękuję. Uznajemy, że pani Danusia jest. Wszyscy panią Danutę widzimy. Dobrze, dziękuję bardzo. Na wniosek zarządu, który został złożony 5 sierpnia, wniosek zarządu o zwołanie obrad sesji w trybie artykułu 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym. Proponowany porządek posiedzenia jest tożsamy porządkiem posiedzenia Rady Powiatu. Dotyczy podjęcia 4 uchwał i nazwy tych projektów uchwał odczytam. Ustalenie podjęcia uchwały. 4a. Udzielenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Powiatowym imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. B. Zmian budżetu powiatu na rok 2024. C. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2024-2037. I D. Ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek na terenie powiatu bartoszyckiego prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania i w punkcie 5 zamknięcie obrad 6 sesji Rady Powiatu. W uchwale w porządku obrad nie ma spraw różnych. Jest to w trybie artykułu 15 ust. 7 posiedzenie Rady Powiatu. Czy wszyscy są za takim porządkiem obrad? Dobrze. Dobrze. Głosowania nie ma, bo wniosku żadnego zarząd nie składa o dopisanie żadnej uchwały. Pani starosto, nie ma, tak? Dobrze. W takim razie przechodzimy do porządku obrad. Punkt 4a. Udzielenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Powiatowym imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Pani starosto, prosimy o wyjaśnienie. Szanowni Państwo, wpłynął wniosek pani dyrektor, która poprosiła, żebyśmy zmienili zakres kontroli z wyżywienia na zamówienia publiczne. Prosiła, że jest to pilne, stąd ten wniosek. Uważam, że jest zasadne, abyśmy rozpatrzyli pozytywnie. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, nie słyszę. Odczytam projekt uchwały. Uchwała nr 6/41/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 9 sierpnia 2024 roku.
w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w szpitalu powiatowym imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Na podstawie artykułu 12 punkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o działalności leczniczej, rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych, Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Upoważnia się pana Michała Zaworskiego, audytora wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, do dokonania kontroli problemowej w zakresie prawidłowość realizacji procesów zakupów dokonywanych przez Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach w latach 2023-2024 do dnia rozpoczęcia kontroli oraz działalność Centrum Edukacji Ratownictwa Medycznego ulica Wyszyńskiego 11, 11200 Bartoszyce w terminie od dnia 14 sierpnia do sierpnia roku, tu chyba to zbędne jest, do dnia 18 września 2024 roku w szpitalu powiatowym, to słówko roku chyba trzeba wykreślić, bo ono jest zbędne, imienia Jana Pawła II w Bartoszycach, ulica Wyszyńskiego 11, 11200 Bartoszyce. Program kontroli stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Poucza się, iż prawa i obowiązki jednostki kontrolowanej wynikają ze stosownych przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych. Uchwała stanowi zarazem zawiadomienie o kontroli, o którym mowa w ustępie 6 punkt 2 litera, a załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Traci moc uchwała 4/36/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 czerwca 2024 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie mogę poinformować, jakie jest głosowanie, bo za głosowało uchwałą 12 osób, wstrzymały się 2 osoby. Informuję Wysoką Radę, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu kolejnego. Chwileczkę, pani Danuś jeszcze nie oddała głosu. Tak? Ale proszę, mam trochę problem techniczny, bo ja nie widzę po prostu. Czyli 13 głosów za i 2 głosy wstrzymujące się. 2 osób nie ma. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 4b. Zmiany budżetu powiatu na rok 2024. Projekt uchwały został Wysokiej Radzie przekazany. Pani starosto, czy w sprawie tego projektu uchwały to jakieś wyjaśnienia? Pan skarbnik, poproszę o wyjaśnienie zmian, dobrze? Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeśli chodzi o zmiany w budżecie, w budżecie zmieniamy tak, dochody zwiększa się o kwotę 250 640 zł i 64 grosze. Wydatki zwiększa się również o tą samą kwotę 250 640 zł i 64 grosze. Deficyt zostaje na takim samym poziomie jak poprzednio, czyli wynosi 39 355 186 zł i 8 groszy. Zmiany w dochodach dotyczą głównie zwiększenia dochodów o dotacje celowe od wojewody, zwiększenie dochodów na pomoc dla Ukrainy oraz zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne. Zmiany w wydatkach dotyczą głównie zwiększeń na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, zwiększenie wydatków na ubezpieczenia mienia,
o dotacje celowe od wojewody oraz zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne oraz przeniesienie wydatków między paragrafami. Oraz zwiększenie jeszcze jest dotacji na dodatkowego uczestnika, który doszedł do warsztatów terapii zajęciowych w Biskupcu. Jest to mieszkaniec naszego powiatu i tu jest zwiększenie też dotacji dla WTZ Biskupiec. No i tyle jakby na temat zmian w budżecie. Może są jakieś pytania? Dziękuję bardzo. To jeśli są pytania, proszę bardzo. Ja chciałem, panie skarbniku, żeby pan wyjaśnił ten paragraf czwarty. Zmniejszenie rezerwy celowej na wypłaty wynagrodzeń pochodnych o taką dużą kwotę. Tak, to są, panie, to są zmniejszenia rezerwy ze względu na zwiększenia w jednostkach organizacyjnych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani starosto, proszę. To znaczy, szanowni państwo, my na jubileuszówki tak naprawdę nie zwiększamy, tylko przenosimy z rezerwy, bo wszystkie koszty jubileuszówek mieliśmy w rezerwie. I teraz za każdym razem, jeżeli wypłacamy jubileuszówkę czy odprawę, musimy z tej rezerwy po prostu te pieniądze przenieść. I stąd jest takie zwiększenie i zmniejszenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do pani starosty? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do odczytania projektu uchwały, przynajmniej głównych elementów. Projekt uchwały nr 6/42/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 9 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024. Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych, Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 250 664 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 184 591 941,63 zł. Dochody bieżące w wysokości 125 669 729,21 zł. Dochody majątkowe w wysokości 58 922 212,12 zł. I myślę, że to są te główne kwoty, które odczytam. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. To oczywiście, jak zawsze do projektu uchwały, jest część tabelaryczna na tych kilkudziesięciu stronach dołączona. Państwo mogliście się zapoznać z treścią projektu uchwały. W związku z tym ogłaszam głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? To chyba jedna osoba, tak? Jeszcze jedna osoba. Tak. Informuję Wysoką Radę, że Rada przyjęła jednogłośnie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2024 rok. I uchwała towarzysząca uchwale zmianom w budżecie. To jest uchwała nr 6/43/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 9 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2024-2037. Na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje, i mamy tu treści i załączniki aż do 2000, informacji do 2037 roku. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I mamy punkt 4c. Czy do projektu tej uchwały są jakieś pytania? 4d, przepraszam. To jest ta uchwała. Możemy tym bardziej celowo tego poznać. Pani starosto, jeśli, bo wiem, że jest pani, która przygotowywała ten projekt, jeśli ona mogłaby wyjaśnić. To znaczy, słuchajcie, to jest dostosowanie do nowo obowiązującego prawa, także tutaj ani naszych kosztów żadnych nie ma, ani nie ma naszych jakichś wydatków, tylko jest to dostosowanie, co macie w uzasadnieniu, do obowiązującego obecnie prawa i jest to zmiana załączników i tak dalej. Także to nie przynosi nam żadnych, że tak powiem, kosztów ani nie generuje, tak? Dziękuję. Czy są pytania jeszcze? Dziękuję bardzo. Pani Iwona Birecka, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak pani starosta powiedziała, to jest dostosowanie do obowiązujących przepisów. Wysokość należnych dotacji określa ustawa. Tutaj, jeśli o to chodzi, my nie mamy pola manewru, tak? Wysokość należnych dotacji wynika wprost z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Natomiast ta uchwała pozwala nam tylko doprecyzować pewne rzeczy. Czyli na przykład tryb kontroli oraz tryb udzielania tych dotacji. Głównie mowa tutaj o terminach, tak? Przedkładania rozliczeń, składania informacji miesięcznych. Takie kwestie, które po prostu są konieczne do tego, aby takiej dotacji, do której udzielania jesteśmy zobowiązani, po prostu udzielać w sposób prawidłowy. Mam pytanie, dziękuję. Ile takich placówek jest na terenie powiatu? Na chwilę obecną dotujemy 3 podmioty. 3 podmioty, dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, to odczytam przynajmniej nazwę i istotną informację z projektu uchwały. Uchwała numer, będzie kolejny, to będzie numer 6/44/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 9 sierpnia 2024 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek na terenie powiatu bartoszyckiego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. Na podstawie artykułu przepisu ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych uchwala się, co następuje. Odczytam przynajmniej paragraf pierwszy, bo uchwała jest długa. Projekt przedłożony ma aż 18 stron. Paragraf pierwszy. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji, tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości, pobrania i wykorzystania dotacji dla placówek prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, o których mowa w artykule 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. B. Publicznych szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, będących szkołami specjalnymi, o których mowa w artykule 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. C. Szkół niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, o którym mowa w artykule 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. D. Placówek publicznych, o których mowa w artykule 28 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. E. Niepublicznych placówek, o których mowa w artykule 29 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. F. Placówek prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, o których mowa w artykule 30 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zwane dalej organami prowadzącymi, dla których powiat bartoszycki jest organem rejestrującym. Punkt trzeci tego paragrafu. Zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji, termin przekazywania informacji o liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju uczniów, wychowanków, słuchaczy lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz termin i sposób rozliczania wykorzystania dotacji. Reszta treści tej uchwały została przekazana
paniom i panom radnym. W związku z tym ogłaszam głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały został przyjęty i wchodzi w życie. W związku z tym, że wyczerpaliśmy porządek posiedzenia, zamykam obrady 6. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.